Cześć, witam serdecznie wszystkich w tym nowym 2011 roku. Mam nadzieję, że bawiliście się w Sylwestra równie fajnie jak ja. Mam nadzieję i życzę Wam, oby ten nowy rok przyniósł nam same dobre rzeczy. Słuchajcie, mała retrospekcja, czyli powrót do 31 grudnia, czyli ostatniego dnia roku 2010. W tym oczywiście dniu Akina postanowiła wybrać się na małe zakupy, bo nie potrafi przejść do nowego roku bez małych zakupów. Odwiedziłam swój ukochany trójkąt bermudzki, jak ja to nazywam, czyli połączenie sklepu Rossmann, Natura i Krapko, gdzie człowiek naprawdę potrafi wydać trochę pieniędzy. No i oczywiście ja to zrobiłam. Zakupiłam sobie takie oto kolczyki. Jedna para. Drugą parę mam oczywiście na uszach. Zakupiłam sobie, moi drodzy, firmy Essence puder rozświetlający, czyli oświetlacz. Wygląda on tak, przesłodko, prawda? Bardzo fajne opakowanie. Bardzo ładny kolor. Koszt chyba 17 zł, jakoś tak. Ale niestety strasznie się sypię o taki kolor. Zakupiłam sobie jeszcze szczotę, którą polecała Susz, którym ze swoich filmików. Też kosztem chyba 12 zł. Jest to taka szczota do masażu. Naprawdę bardzo fajnie się nią masuje i człowiek relaksuje. Można ją używać na swoje oko. Kolejnym produktem, który zakupiłam, to krem Acerium na zimne stopy i dłonie. Myślałam, że będzie rozgrzewać w te mroźne dni troszkę stopy i troszkę dłonie, ale niestety nie robi to. Jednak dobrze nawilża, więc polecam. Sprawda koszt 10 zł, ale bardzo fajnie działa na dłonie, szybko się wchłania, więc polecam. Kolejnym produktem to patyczki do odsuwania skórek. Tu mam taki jeden wyjęty. To jest niewielki koszt, ale na pewno się przyda. Warto odsuwać sobie skórki, a nie wycinać, bo później podobno są problemy. Ja kiedyś odcinałam, teraz odsuwam i jestem naprawdę zadowolona. Kolejnym produktem to pomadka firmy Nivea, oliwka i cytryna. Wyśmienity zapach. Super, smak też, naprawdę. Ma taki kolor. Niewiele. Niedawno ją kupiłam, a już troszkę zużyłam, bo naprawdę wyśmienity smak. Kolejną rzeczą jest żel do powiek i pod oczy plus leku ze świetlikiem i herbatą. Jako już chyba trzecią porcję używam, bo wcześniej używałam nie w tubce, tylko w pudełeczku. Teraz kupiłam w tubce. No zobaczymy, no, przecież to ten sam lek, tylko że w innej formie, prawda? Naprawdę wyśmienicie wszelkie podrażnienia i zmęczone oczy i te sińce pod oczami też fajnie znikają. Kolejnym elementem, który zakupiłam, bo dostałam, słuchajcie, w podchoinkę firmy Mary Kay mineralny podkład pudrowy. No i oczywiście gafa Akina, bo tak wygląda. Jest w kolorze Ivory 2. O. Sprawdza się wyśmienicie, naprawdę jestem zachwycona. I stwierdziłam, że jeśli dostałam puder mineralny, to trzeba czymś go nakładać, więc potrzebne mi kabuki. Więc poszłam i zakupiłam taniutki kabuki za 5 zł w Rossmannie chyba, albo na dużo. Bo mówię, a nie sprawdzi się, więc nie warto wydawać więcej. I oczywiście wróciłam do domu, wyciągam puder i co? Okazało się, że pędzel tam był w takim ładnym opakowaniu. No, zapakowany pędzelek. Więc
więc oczywiście niepotrzebnie wydałam pieniążki, ale 5 zł to nie niewielka strata. Kabuki się przyda na przykład do czegoś innego. Jest to jakieś sztuczne włosie, strasznie gęste i sądzę, że do zwykłego pudru też się przyda. Więc sądzę, że na pewno nie stracę na tym, że wydałam te 5 zł na to. I jeszcze jeden produkt w dwóch postaciach, można tak powiedzieć. Kupiłam go co prawda na początku grudnia, ale chcę Was przestrzec. Jest to baza silikonowa i make-up sceniczny firmy Soraya. Zakupiłam to jedno i drugie za 15 zł. Promocja. Okazało się, że taka ładna promocja, bo jest krótki termin ważności. No dobrze. Fajnie, fajnie. Stwierdziłam, że spróbujemy, zobaczymy, co to za baza sceniczna. Baza tragicznie śmierdzi chemią. Co prawda, cera jest wtedy gładziutka, jak poprzednio taka, ale to nic z tego. A podkład rozmarowuje się tragicznie. Kiepsko kryje, robi plamy na twarzy, więc nawet nie warto tych 18 czy 15 zł wydać na to. Ja wolę podkłady, które bardziej kryją, niż takie, które skupiają się w jednej części twarzy, robią plamy. Jednak no, wydałam, więc muszę to wykorzystać na co dzień. Używam tego. Oczywiście nie odbędzie się bez pudru, dużej ilości pudru, żeby zakryć te plamy. No ale jednak jakoś ujdzie w tłoku. Człowiek przeżyje. Coś jeszcze? Nie, chyba to wszystko. Niby tak dużo, a tak no. Człowiek taki szczęśliwy wrócił ze sklepu, że tyle fajnych rzeczy kupiła, tak naprawdę no, niewiele tego jest. Spokojna po zakupach. Przetrwałam Sylwestra, przetrwałam na wyrok i jestem z Wami. Mam teraz styczność z aparatem, więc pozwolę sobie i spróbuję nagrywać troszkę więcej filmików. Mam nadzieję, że podobał się Wam filmik moje zakupy. Czekam na kciuki, najlepiej na te do góry, no i oczywiście na komentarze. Pozdrawiam Was, pa!